Cześć, dobry wieczór. Jeszcze na koniec dzisiejszego dnia tutaj z naszego studia NTV w Sobótce, tego studia, które w tej chwili już rozpoczęło takie bardzo, bardzo powolne przenosiny. Niedaleko 400 metrów stąd przenosimy się do miejsca, gdzie będzie nam troszkę jakby bardziej korzystnie ze względu na finanse. Przy okazji cały czas prosimy Was o wspieranie finansowe naszego projektu, naszej telewizji NTV. Jest to podstawowe źródło utrzymania tego projektu, który prowadzonego tutaj we współpracy z fundacją. Jednocześnie chciałbym Wam poinformować, że właśnie zakończyła się pierwsza tura bardzo ważnych głosowań we Parlamencie Wolnych Ludzi. Jest to pierwszy w świecie tego taki eksperyment. Jest to jedyne środowisko w Polsce, które tak naprawdę uczy się, ćwiczy, czasami to w bólach, w sporach, prawdziwej demokracji bezpośredniej, uprawianej i stosowanej o tyle często, ile te głosowania są zarządzane dzięki temu, że mają elektroniczny charakter. I to jest naprawdę wielka nauka i wielka korzyść. I bez względu na to, że popełnione są różne błędy, również błędy formalne, które w tym głosowaniu przykładowo też były popełnione, wynikające często z niewiedzy, z pośpiechu, ale też i sporów, różnych ambicji i tak dalej, to fakt jest, że ten pociąg po prostu jedzie. Pociąg jedzie, karawana jedzie, oczywiście jak karawana jedzie, to też psy szczekają, to jest naturalne, natomiast karawana jedzie, oczywiście czasami gdzieś tutaj się potknie, czasami trzeba coś naprawić w tym pojeździe, ale sam fakt, że doszło do głosowania skutecznego, zaraz Wam tutaj chcę te wyniki ogłosić i powiedzieć, że zgodnie tutaj z tym całym kalendarzem wyborczym po pierwszej turze zakończonej właśnie de facto otwiera się teraz faza drugiej tury. Jeszcze to nie jest ogłoszone, prawdzie ten moment, że zaczynamy głosować, ale on się zbliża. Natomiast my jako NTV zapraszamy do debaty tych, którzy zostali na placu. Na placu, ktoś by powiedział, boju, nie, na placu po prostu takiej rywalizacji, mam nadzieję zdrowej, spośród tych, którzy byli, z dwóch zostało, dwa zespoły autorów. Natomiast pozwólcie, że przeczytam te wyniki na stronie internetowej wolniludzie.net. Jest tam specjalny taki baner, jest też news w aktualnościach i mamy teraz możliwość, żeby to tak po prostu Wam przeczytać. Generalnie uprawnienie do głosowania w parlamencie mamy 6303 osoby. To było na ten moment, kiedy to głosowanie zostało rozpoczęte. Liczba oddanych głosów to jest 652, więc tutaj macie tak około tych powiedzmy 10%. Tak? No zawsze to coś, chociaż chcielibyśmy więcej. Natomiast tych, którzy nie wzięli w głosowaniu według tutaj tego raportu elektronicznego przygotowanego przez naszego admina, tutaj mówię tutaj o naszym koledze, który nam tutaj pomaga, Tomku Kalinowskim, to oczywiście chciałoby się więcej, ale jest. Też ciekawe, że popełniono pewne błędy formalne w tym głosowaniu, ponieważ niektóre z tych dokumentów zostały wycofane gdzieś tam deklaracją ludzi, ale oni oficjalnie nie wycofali tych dokumentów z tego głosowania i one były głosowane. Tak przykładowo było z aktem podstawowym parlamentu, który zyskał aż 20% i 900% wszystkich głosów, więc jakby trochę odbierał głosy innemu dokumentowi ważniejszemu w sumie, stworzonemu przez ten zespół Teresa Adamska, Wojciech Dobrzyński, tam oczywiście szef sejmiku, mówię tu Michale Czarnocki, mała konstytucja sejmiku RWL, uzyskała 25% i 15%, więc gdyby oni rzeczywiście tutaj mieli to wszystko w jednym, to mieliby dużo więcej, tak? Ale ponieważ tak wyszło, jak wyszło, akt podstawowy parlamentu odpadł, mimo że ma 20%, natomiast właśnie ta dziewiątka, będę się tu posługiwał tutaj tą numeracją, miała 25% i 15 setnych, to znaczy po prostu, że miała najwięcej z pozostałych, ale też bardzo, bardzo dobry wynik uzyskała grupa Aktywni RWL, Oddolna Demokracja Bezpośrednia, ich projekt statutu to 25%, także więc tutaj bardzo, bardzo w zasadzie niewielka różnica, ale mówię tutaj ta grupa dziewiątka, no dużo straciła na tym, że ludzie musieli oddać głos albo na jedynkę, albo na dziewiątkę, jeżeli kibicowali tej grupie, nie mogli na oba dokumenty od początku, to bo wiadomo, to był błąd w zasadzie z ich strony, że nie wycofali, no ale teraz mają szansę w tej dogrywce, bo mają 25-15 razem z grupą Aktywni RWL po prostu dalej rywalizować o głosy, mając tam w domyśle jeszcze te 20% do wzięcia.
Mówię w domyśle, bo to różnie bywa. Gabriela, ale tak, na porządku, Gabriela Preter, projekt statut RWL 1,53%, Krystyna Kwapisiewicz, statut Parlamentu Wolnych Ludzi 5,27%, bo grupę aktywnie już wymieniłem, 25%, Małgorzata Łabęcka-Jarmuth-Kowalczyk uzyskali Konstytucja Republiki Wolnych Ludzi 14,26%, no spodziewaliśmy się więcej, ale tak jak się przyglądałem też trochę ich pracy, tutaj na swobodną refleksję sobie mogę pozwolić, jesteśmy prywatną stacją, oni się bardzo skupili na takim merytoryce i chyba za mało czasu poświęcili na temu, co nazywa się marketingiem. Dzisiaj ten marketing jest bardzo ważny, bardzo, bardzo. Czasami może zbyt ważny. Mirosław Gajda, Ruch Wolnych Ludzi, e-parlament, podstawowe zasady i punkt wyjścia do działań 4,91%. Gajda też zgłosił dwa dokumenty, też niepotrzebnie, bo jeden z nich musieliście, jak byliście za Mirkiem Gajdą, to jeden musieliście odrzucić, głosując na drugi. Nie wiem, dlaczego po prostu niektórzy autorzy nie widzieli tej prostej rzeczy i nie chcieli usunąć na przykład jednego z tych dokumentów, albo usunąć do słowa i korporować go do drugiego i tworzyć z tego całość, prawda? Można było, no ale to wszyscy się uczymy na błędach, więc tutaj 0,77% była ta siódemka Mirka Gajdy, więc to też tak, nie aż tak dużo, razem widać, miałby ponad na pewno 5%. No, problem wstępny, fragmentaryczny, to zbyt długi ogół był, ogólny dokument też bardzo mało zebrał, zasady działania EP 0,37%, więc że też ktoś ten zagłosował. No i tutaj ta dziewiątka, już wiecie. Żadna z powyższych, to jest 2,76%. Ja głosowałem jawnie, nie zdecydowałem się na żaden z tych, prawda, dokumentów, to z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście w niektórych miejscach może było mieć zastrzeżenia do tego czy tamtego, a po drugie, moją rolą tutaj jest w tej chwili, jak widzę, co się dzieje w parlamencie, zajmowanie takiego stanowiska troszkę ponad tymi podziałami i po prostu pełnię rolę jakiegoś takiego, nie wiem, mediatora, czy też osoby, która będzie gwarantowała, że naprawdę pilnujemy przede wszystkim reguł gry. Już nieważne, czy ta grupa, czy inna ma więcej racji i warto byłoby ich poprzeć, bo to jest troszkę inna logika. Tutaj najważniejsze jest pilnowanie reguł gry, które są niestety dość powszechnie tutaj łamane w ramach tego ogólnego takiego braku koherencji tych sporów politycznych, które się emanują zarówno na KRK, jak i gdzieś tam po sejmikach. Tutaj trzeba dużo dobrej woli, żeby w jakiś sposób to wszystko się toczyło i żeby przestrzegać reguł gry. Bo jeżeli przestaniemy przestrzegać reguły gry, to po prostu to wszystko już nie będzie miało sensu. To będzie gorzej niż w systemie. O to was zresztą proszę i o to właśnie apeluję do wszystkich członków e-parlamentu. W związku z tym, że będzie druga tura, w związku z tym, że w tej drugiej turze zderzą się te dwie grupy, czyli dwa projekty, czyli projekt Mała Konstytucja RWL, Sejmik Warszawa i Łódź, reprezentowany przez Teresę Adamską, Wojciecha Dobrzyńskiego tutaj i Czarnockiego Michała oraz tutaj nie mam wpisanych nazwisk, projekt, prawda, a grupa aktywnie RWL Oddolna Demokracja Bezpośrednia. Będziemy w szczegółach jeszcze ja proszę teraz już rozmawiać z Wojciechem Dobrzyńskim, on wie, teraz muszę jeszcze dodzwonić się do kogoś z ekipy tej drugiej, żebyśmy przyjęli pewne reguły tej debaty. Ja je jutro tam przedstawię, to będzie troszkę podobnie jak ostatnio, ale chcemy też dopuścić do tego, żeby oprócz tych dwóch stron, które będą sobie wzajemnie zadawały pytania i wzajemnie będę mógł sobie na te pytania odpowiadać, żebyśmy mieli po prostu jeszcze jakiś taki dostęp do głosów ludzi, którzy są spoza, po prostu jeszcze przemyślę to, będę musiał to moderować, bo też wykorzystywane są przecież te tak zwane wolne głosy internautów do tego, żeby ta czy inna grupa tam bardziej się przebijała, bo przecież są sympatycy, tak, i trzeba by zadbać, żeby w ramach tego wolnego dostępu do wolnej trybuny nie było tak, że jedna grupa będzie miała więcej sympatyków niż druga i potem będzie takie wrażenie, że to było stronnicze, a nie chciałbym bardzo tego uniknąć jako NTV i maksymalnie zachować tą właśnie stronniczość. Tak czy inaczej, słuchajcie, bardzo wam gratuluję, że to zgłoszenie się odbyło. Jeszcze po raz kolejny powtarzam, ćwiczymy to, czego nikt w Polsce nie robi. A tak naprawdę nie wiem, czy na świecie ktoś to robi, żeby ćwiczyć demokrację bezpośrednio w ten sposób. Tu się wykuwają po prostu prawdziwi liderzy, ludzie, którzy będą wiedzieli, na jakim programie się głosuje, bo to na jednym tu głosowaliśmy, na voutingu, jakie tam były kiedyś słabości, może już nie ma, jak to pracuje, jak to robić. Naprawdę, to jest bezcenna wiedza, to jest bezcenna wiedza i doświadczenie. My tu je zbudowamy, budujemy i te wszystkie takie samokrytyki i krytyki, te obawy i te lęki, że tam się to rozwali, że tam tu się pokłócą, tam może ktoś odejdzie. Słuchajcie.
Nie ma się czego bać. Ćwiczymy w boju, czasami w sporach, w emocjach, uczymy się i ta idea demokracji bezpośredniej, szczególnie w tym wydaniu elektronicznym, to jest po prostu coś, czego nie da się już unieważnić. Nie da się po prostu powiedzieć, że tego nie ma, że się nie da, bo się da. To jest droga do odzyskania przez ludzi, przez Polaków prawdziwej suwerenności, odzyskania swojego państwa, bo go przecież nie mamy. Przecież idea polega na tym, że w przyszłości chcemy, żeby takie e-głosowania, jak my tutaj ćwiczymy, odbywały się w Polsce, kiedy Sejm się zbiera i posłowie przyciskają swoje guziki, a my tylko się gapimy, nie mamy tam nic do gadania, żebyśmy mogli też u siebie w swoich komputerach, swoich tutaj, czy komórkach mieć odpowiednio zabezpieczone programy, teraz jeszcze przy blockchainie, to już w ogóle można bardzo wielu rzeczy uniknąć, które mogłyby oznaczać, że są wykluczone, właśnie jakieś większe oszachrajstwa, a teraz te oszachrajstwa nie są wykluczone. Wrzucasz do urny wyborczej swoją kartkę i co się z nią dzieje? Nic już nie będziesz wiedział, nigdy jej nie zobaczysz. I dlatego to, co my robimy, jest niesamowite. I w przyszłości właśnie tak ma być, że my tutaj siedząc, oglądający transmisję, czy to w internecie, w radio, czy w telewizorze dużym, niech będzie też w małym, jest głosowanie i mamy takie same prawa jak posłowie, żeby przycisnąć ten guziczek, prawda, enter, za tak, nie, albo się wstrzymuje. Nie mówię wszystkie głosowania, jakie są w Sejmie, ale te decydujące. Już nie mówię, że tam jak komisje obradują, te wszystkie zespoły robocze, to zostawiamy posłom i senatorom, to zostawiamy tym, którzy po prostu muszą przygotowywać różnego typu dokumenty. Oni też muszą mieć swobodę, też muszą mieć możliwość tej kreacji, ale przychodzi moment, kiedy ostatecznie trzeba zamknąć sprawę, albo jak jest dokument już przygotowany, przedebatowany na wszystkie możliwe sposoby, następuje moment głosowania w Sejmie. Niektórzy się interesują i oglądają te momenty, bo są transmisje, prawda, Sejm ma taką telewizję wewnętrzną, która transmituje tego typu głosowania i wtedy my sobie też razem z tymi posłami, że dalej będą, czy senatorami, pyk. I na ich tablicach ma się wyświetlić, nie tam, gdzie mają 460, prawda, posłów, więc tam głosuje zwyczajowo 400 iluś, prawda, i tam się to wszystko wyświetla, a tu będzie głosowało na 30 milionów, prawda, uprawnionych, nie wiem, milion, dwa, 600 tysięcy, może trzy czasami miliony, wcale nie musi być cały naród głosować, ale wiecie, jaka jest różnica między milionem Polaków, którzy zagłosują w tego typu właśnie e-referenda, które będą codziennością, mają być codziennością. To będzie zbiorowa mądrość w stosunku do tych 460 posłów, którzy tam siedzą, których większość są, że tak powiem, pod partyjną, jak to się mówi, dyrygenturą i pod lobbystami różnych koncernów, prawda, i globalistycznych grup oligarchicznych, tak? A tutaj po prostu nie będą oni ci tam siedzący na wiejskiej mieli brzegu pola manewru i brania kasy od tych wszystkich globalistycznych struktur, bo co z tego, że wezmą, że oni sobie zagłosują tak, bo tak im każą, jak naród, niech to będzie 500 tysięcy, milion, 2 miliony ludzi, to jest siła, zagłosuje dokładnie tak, jak powinno być. I o to chodzi w tym, co my robimy. My się tego uczymy. My jesteśmy prekursorami w skali świata tego typu wielkiej społecznej zmiany. To jest prawdziwa rewolucja polityczna, która odbywa się pokojowo i którą tak w zaciszu, w takim trochę może małym obszarze zainteresowania po prostu ćwiczymy. Ja też ćwiczyłem, jak powiedziałem, zagłosowałem, tylko tyle, że wybrałem opcję żadna z powyższych. Jestem w tych 2,76%, ale uczestniczyłem w procesie demokratycznym, uczestniczyłem, namawiam was, nawet jak będziecie teraz startować, znaczy będę teraz ten decydujący jakby pojedynek między tymi dwoma projektami, tak, tych dwóch grup autorskich i trzeba będzie wybrać, to możecie wybrać jedną lub drugą, ale możecie też po prostu w ogóle nie wybrać żadnej, ale oddajcie ten głos. Pokażcie, że się interesujecie, bo może być tak, że zarówno jedna, jak i druga, powiedzmy, wersja nie będzie was zadowalała. To możecie też temu dać wyraz. To też będzie sygnał, gdyby się okazało, że dużo osób na przykład powie, że ani A, ani B, tylko prawda, żadna z powyższych. Bo tam musi być opcja zawsze dana ludziom do dyspozycji, czyli po prostu nie mam zdania, nie chcę tutaj ani na A, ani na B. Także zapraszam was na 17, w ten piątek, na debatę między tymi dwoma grupami. Posłuchamy jeszcze raz argumentów jednych i drugich, dlaczego chcą takiej konstytucji, ale też dlaczego nie chcą konstytucji swojego rywala. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. W
Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.